Od trzech do pięciu lat żywiono i chowano gargantuę za rozkazaniem jego ojca, tak jak każe obyczaj. I spędzał czas podobnie, jako inne dzieci w owych stronach, to znaczy na piciu, jedzeniu i spaniu, na jedzeniu, spaniu i piciu, na spaniu, piciu i jedzeniu. Jak dzień długi paćkał się we własnych bzinach. Babrał sobie nos, drapał się po twarzy, zdzierał obcasy od trzewików, ziewał, aż mu muchy do gęby wpadały i uganiał chętnie za motylami, zamieszkującymi państwo jego ojca. Zlewał się po trzewikach, fajdał po koszuli, ucierał nos w rękawy, ślinił się do zupy, pał się, gdzie nie trzeba, czerpał wodę pantoflem i tarsie brzuchem o koszyk. Ostrzył zęby na sabotach. Ręce mył w polewce, Czesał się kubkiem do picia, Siadał między dwa krzesła Zatkiem na ziemi, Przykrywał się mokrym workiem, Popijał jedząc zupę, Wyjadał zakalce z chleba, Gryzł śmiejąc się, Śmiał się gryząc, Spluwał raz po raz do niecek, Popuszczał od tłustości, Bździł pod wiatr, Chował się przed deszczem pod rynne, kuł żelazo, kiedy wystygło, Myślał o niebieskich migdałach, Łowił ryby przed niewodem, mówił hop, zanim przeskoczył mur, przebijał głową, drapał się, gdzie go nie swędziało, budował domy na piasku, zaglądał w kuchni do garnków, łaskotał się, aby się pobudzić do śmiechu, podkuwał żabom nogi, sypał wróblom soli na pośladek. Opasywał się siekierką, podpierał się workiem, studnie stawiał na piecu, wodę czerpał przetakiem, ryby łowił widłami, sarny strzelał makiem, psuł papier, bazgrał po pergaminie, rachował się bez gospodarza, chwytał parę srok za ogon, szukał wiatru po świecie, darowanemu koniowi zaglądał w zęby. Czekał. Aż mu pieczone gołąbki wpadną same do gąbki, troskał się o zeszłoroczny śnieg, szukał dziur na całym. Małe psiaki z ojcowskiej swory jadły z jego miski, on sam jadał z nimi razem. Gryzł je w uszy, one drapały go po nosie, on im dmuchał do zatka, one lizały go po gębie. Aby go zawczasu wychować na dzielnego jeźdźca, sporządzono mu z drzewa, Pięknego dużego konika, który wedle jego rozkazu parskał, skakał, spinał się, woltyżował i tańczył, chodził z tempa, trapa trapa, półkłusa, kłusa, krokiem szkockim, hiszpańskim, trawersem. I na rozkaz swego pana odmieniał sierść, jako mnisi dalmatykę. Wedle dnia świątecznego gniadą, tarantowatą, cisawą, srokatą, karą, dropiatą, myszatą, jelenią, krowią, jabłkowitą siłą, białą. On sam z wielkiego pniaka sporządził sobie konia do polowania, drugiego ze stępora na co dzień. zaś z wielkiego dębu zrobił sobie muła z czaprakiem do pokoju. Jeszcze miał z dziesięć czy dwadzieścia sztuk na przyprzążkę, a siedem pocztowych i wszystkie układał spać przy sobie. Jednego dnia przybył na zamek ojcowski huczno i dworno imć pan chlebowór, a w tymże samym dniu zjechali doń książę obżora i hrabia moczy wiatr. Na mą duszę mieszkanie okazało się nieco przyciasne dla tylego luda. Zwłaszcza stajnie, za czym marszałek dworu i kwatermistrz pana chlebowora, chcąc się wywiedzieć, czy gdzie indziej w obejściu nie ma jakiej próżnej stajni, zwrócił się do młodego pacholęcia gargantui, pytając poufnie, gdzie by były stajnie szlachetnych koni, jako iż dziecko łacno wszystko wypaple. Powiódł ich tedy przez Wielkie schody zamkowe, przechodząc z drugiej sali do wielkiej galerii, przez którą weszli do wielkiej wieży. Zasię, gdy znów im przyszło drapać się na schody, rzekł kwatermistrz do marszałka, ten chłopak chce nas wystrychnąć na błaznów, toć nigdy stajni nie budują na strychu. Źle to miarkujecie, odparł marszałek. Znam zamki w Lionie, w Banacie, Szynionie i indziej, gdzie stajnie. Mieszczą się na szczycie domu, jakoż może być, iż z tyłu jest jakiś dojazd, ale zaraz się upewnimy. Za czym zwrócił się do gargantui. Mój kochasiu, dokądże ty nas prowadzisz? Do stajni, rzekł, gdzie są moje wierzchowe konie? Tu i tu i będziemy na miejscu jeszcze tylko parę schodków. I przeprowadziwszy ich jeszcze przez jedną wielką salę, zawiódł ich do swojej komnatki, otworzył drzwi i rzekł –– Otóż jest tajnia, o którą pytacie. Oto mój dzianecik, oto mój traber, oto mój chładonek, mój węgierek. Po czym, pchając im w rękę wielki stempor dębowy, rzekł –– „Naści tego fryza! – Dostałem go z Frankfurtu, ale go wam pozwolę. Dobry koniczek i roboczy, co się zowie, z samczykiem jastrzębim, półtuzinem bonońskich piesków i dwoma hartami, napolujecie sobie kuropat wizajęcy na całą zimę. Święty Antoni, rzekli do siebie tamci. Oto nas na Durniów wystrychnięto. Przywidziało się wam, odparł. Aż do dziś dnia. Durniów tu nie widziano. Dopieroż tamci nie wiedzieli, czy chować się w mysią dziurę ze wstydu, czy uśmiać się z dobrego fidla. Owo, gdy schodzili na dół, cale sromani, spytał Gargantua. Czy chcecie i uzdę? Cóż znów, rzekli. To są odparł otręby od do gęby i gówna do równa dla was na kaganiec. Ha! Rzekł marszałek. A to nam zadał Bobu ten urwis. O, mały hultaju, przywiodłeś nas na hak, co się zowie, jeszcze kiedy ujrzycie papieżem? Ale, ale, rzekł gargantua, zgadnijcie, ile ściegów jest w matczynej koszuli? Osiemdziesiąt, rzekł kwatermistrz. Trafili się jak kulą w płot, rzekł gargantua. Jest ich dwanaście. Naście z przodu i naście z tyłu. Widzicie, żeście źle policzyli? Kiedyż to spytał kwatermis? Wtedy, rzekł Gargantua, kiedy z waszego nosa zrobiono lewar, aby wyciągnąć wiadro gówna, a z waszego gardła lejek, aby je przelać do innego naczynia. Kiszki bowiem zaciekały nieco. Tam do licha! zakrzyknął marszałek, ależ pyskaty! Nie chwyci się ciebie choroba, malcze, bo gębę masz wyparzoną do czysta. Tak zeszedłszy na dół Z wielkim pośpiechem Porzucili w przedsionku na ziemię Gruby stempor, którym ich uraczył Na co rzekł Gargantua Cóż z was u diaska Za mizerni jeźdźcy Kiedy sama kobyła nie chce was nosić Gdybyście mieli jechać Stąd do mościsk Co byście woleli? Jechać na gęsi Czy wieść maciorę za uzdę? Wolałbym się Czego napić Rzekł kwatermistrzu. To mówiąc, weszli do sieni, gdzie się znajdowała cała kompania. A gdy opowiedzieli swą przygodę, mało się wszystko nie rozpukło od śmiechu. Pod koniec piątego roku, ten Gospus, wracając z porażki Kanaryjczyków, odwiedził swego syna Gargantuę. Ujrzawszy go, ucieszył się tak, jak mógł się ucieszyć. Taki ojciec, oglądając, Takiego syna. Za czym całując go i ściskając, wypytywał żartobliwie o to i owo. I popił także co nieco z nimi, z piastunkami, który z wielką troskliwością badał, żali go trzymają czysto i ochędożnie. Na co gargantua odpowiedział iż on sam zaprowadził taki porządek, iż w całym kraju nie masz schludniejszego chłopięcia. – Jakże to, – rzekł ten gospust. – Wynalazłem, – rzekł Gargantua, – po długich i pilnych badaniach sposób ocierania sobie zatka najbardziej królewski, najbardziej pański, najwyborniejszy, najdoskonalszy, jaki kiedykolwiek widziano. – Jakiż to, – rzekł ten gospust. – Wraz go wam opowiem, – odparł Gargantua. – Podtarłem się raz Aksamitną maseczką jednej panienki, i spodobało mi się to. Miętkość bowiem jedwabiu sprawiała mi w stolcu bardzo lube łaskotanie. Drugi raz czapeczką tejże panny, i takoż było dobrze. Innym razem chusteczką na szyję, kiedy indziej klapkami na uszy z karmazynowego atłasu, ale były naszywane jakimiś. Zasranymi, wyzłacanymi kulkami, które mi podrapały cały zadek. Niechże ogień świętego Antoniego sparzy kiszkę stolcowo złotnika, który je uczynił i panny, która je nosiła. To cierpienie mi przeszło, gdym się podtarł czapeczką pazia. Nadobnie ubraną piórami wedle szwajcarskiej mody. Następnie... Wyfajdawszy się za krzakiem, znalazłem tęgiego kocura i nim się podtarłem, ale mi rozorał pazurami całe krocze. Z czego uleczyłem się na drugi dzień, podcierając się rękawiczkami matki, pięknie woniejącymi piżmem. Później podcierałem się szałwią, koperkiem, anyszkiem, majerankiem, różami liśćmi, lopuchy, kapusty, buraka, winnej latorośli, topolówki, werweny, sałatą i szpinakiem. Wszystko to zrobiło mi bardzo dobrze na żołądek. Dalej szczyrem, rdestem, pokrzywą, żywokostem, ale dostałem od tego lombardzkiego liszaja, który wyleczyłem podcierając się własnym saczkiem od pludrów. Później... Podcierałem się prześcieradłem, kołdrą, firankami, poduszką, dywanem, obrusem, serwetą, chustką do nosa, musilinem. W czym wszystkim znalazłem od tyle przyjemności, co świeżbowaty, kiedy go skrobią z grzebłem. Ho, ho, rzekł ten gospust, ależ masz głowę, smarkaczu. W najbliższych dniach każę cię zrobić doktorem Sorbony, bo przebóg. Rozum masz nad lata. Omo, prowadź dalej swój wywód utrzy i Proszę cię o to, na mą brodę miast jednej beczki dostaniesz sześćdziesiąt baryłek i to tego dobrego, bretońskiego wina, które nie rośnie w Bretanii, jeno w zacnej ziemi werońskiej. Podcierałem się potem, rzekł Gargantua, szlafmycą, poduszką, pantoflem torbą myśliwską, koszykiem, o cóż za nieżyczliwa podcierka, wreszcie kapeluszem. I zważcie, że kapelusze, jedne bywają krótkostrzyżone, drugie włochate, inne puszyste, inne z kitajki, inne z atłasu. Najlepszy ze wszystkich jest włochaty, ponieważ bardzo dobrze eliminuje substancje kałowe. Później podcierałem się kurą, kogutem, kurczęciem, skórą cielęcą, zającem, gołębiem, kormoranem, torbą adwokata, kapturem, czepkiem, strachem na wróble. Ale przechodząc do konkluzji, powiadam i utrzymuję, że nie ma takiego zatka jak gąska dobrze puchem obrośnięta byle głowę jej trzymać między nogami. I możecie temu uwierzyć na honor, doznajecie bowiem przy tym w dziurze zadecznej nieopisanych rozkoszy, tak dla delikatności owego puszku, jak z powodu umiarkowanej ciepłoty gąski, która ciepłota snadnie udziela się kiszce stolcowej i innym wnętrznościom, aż wreszcie dochodzi do okolicy serca. I mózgownicy. I nie myślcie, iż szczęśliwość bohaterów i półbogów mieszkających na polach elizejskich leży w zielu złotogłowia, albo w ambrozji, albo w nektarze, jak opowiadają stare baby. Polega ona wedle mnie na tym, iż podcierają sobie zatki gąską. I taka jest opinia mistrza Jana ze Szkocji. Usłyszawszy te wywody ten gospod nie posiadał się z zachwytu rozważając niepomierną bystrość i cudowne pojęcie syna swego Gargantui. Za czym rzekł do piastunek: Filip król macedoński poznał bystrość dowcipu syna Aleksandra po zręcznym sposobie w jaki dosiadł konia a był ów koń tak zuchwały i narowisty, iż nikt nie śmiał nań wsiąść. Zrzucał bowiem z siebie wszystkich dojeżdżaczy, jednemu łamiąc kark, drugiemu nogi, innemu mózg, innemu szczęki. Przypatrując się temu w hipodromie, w którym to miejscu przeprowadzano i ujeżdżano wierzchowce, Aleksandr poznał, iż wściekłość konia pochodzi jeno stąd, iż lęka się własnego cienia. Zatem dosiadłszy konia skierował go pod słońce, tak i z cień wypadł z tyłu i tym fortelem uczynił go posłusznym swej woli, z czego ojciec rozpoznał iście boskie pojęcie syna i kazał go bardzo pilnie kształcić Arystotelesowi, który był podówczas najwyżej ceniony z filozofów całej Grecji. Tak i ja wam powiadam, iż z tej jednej rozmowy, jaką tu w Waszej obecności miałem z synem moim gargantuą, poznałem, że jego pojęcie pochodzi jakoby od jakiegoś bóstwa. Tak mi się zda bystre, subtelne, głębokie i pogodne. I dojdzie on najwyższych szczeblów mądrości, jeżeli dostanie się w dobrą szkołę. Dlatego chcę go powierzyć jakiemu uczonemu człowiekowi, aby go kształcił wedle jego zdolności. I nic nie będę oszczędzał w tej mierze. Jakoż w istocie przydano mu wielkiego doktora teologii nazwiskiem Mistrz Tubal Holofernus, który nauczył go tak dobrze, aby sadła, iż recytował je z pamięci od końca, co zajęło mu pięć lat i trzy miesiące. Potem czytywał mu Donata, Faceta, Teodeleta i Alanusa in parabolis, na czym zeszło 13 lat, 6 miesięcy i dwa tygodnie. Ale zwłaszcza, iż równocześnie uczył go pisać alfabetem gotyckim i że sam musiał pisać wszystkie swoje księgi sztuka bowiem drukarska nie była jeszcze w użyciu. I nosił zazwyczaj wielki kałamarz ważący więcej niż siedem tysięcy setnarów u którego schówek na pióro był tak gruby i tak wielki jak filary enajskie. Kałamarz zaś wisiał na wielkich łańcuchach żelaznych, a był rozmiarów porządnej beczułki. Potem mu czytywał Demodis Modis Significandi z komentarzem mistrzów Pyskatego, nic potem mistrza Jana Ciołka, Stękały, Kujona i wielu innych. Na czym zeszło więcej niż osiemnaście lat i jedenaście miesięcy, i umiał je tak dobrze, że na wyrywki w każdym miejscu powtarzał je na wspak i dowodził na palcach swojej matce, że Demodis significandi non erat scientia. Potem mu czytał komputum, na czym strawił Gargantua szesnaście lat i dwa miesiące. W tym to czasie jego preceptor umarł w roku tysięcznym czterechsetnym szóstym, z Francji nabytej kędy z wielkim gustem. Po nim miał jeszcze drugiego starego stękałę, zwanego mistrz Pała Zakuta, który mu czytywał Hugocja, Hebrarda, Grecyzmy, Doktrynala, Partes, Quid est, Suplementum, Marmotreta, De moribus servandis, Seneki de Equatur viritutibus cardinalibus, Pasavantusa cum commento dormi secure na dni świąteczne i pary innych z podobnej mąki, z których to dzieł stał się tak mądry, jak był w bebechach swojej matki. Ojciec jego spostrzegł, iż mimo że chłopiec kształci się bardzo pilnie i obraca cały swój czas na naukę, wszelako nic mu to nie płuży, a co gorsza staje się z tego pomylony, przygłupiasty, zatumaniony i jolopowaty. Za czym, gdy się wyżalał przed Don Filipem Marejskim, wicekrólem papeligosy, rzekł mu tamten, iż lepiej by było chłopcu niczego się nie uczyć, niż uczyć się z takich książek pod takimi preceptorami. Bowiem ich cała nauka to jedno błazeństwo, a mądrość ich to wierutne bzdury służące do zbękarcenia dobrego i szlachetnego umysłu i zatruwające cały kwiat młodzieży. A na dowód, że tak jest, powiedział, przyjrzyjcie się, któremukolwiek z dzisiejszej młodzi, który kształcił się bodaj dwa lata, jeśli nie okaże się bystrzejszego dowcipu, trefniejszego życzenia, lepszego obejścia niż wasz syn i dorzeczniejszy w rozmowie i obrotniejszy w świecie, ogłoście mnie na wiek wieków świniobójcą breneńskim. Co bardzo trafiło do przekonania, ten go spustowi i wydał rozkaz w tej mierze.